Dzień dobry Państwu, dzień dobry Joanno. Jesteśmy pod spichlerzem polskiego rocka. Prosto tutaj w Jarocinie, przy ulicy, przy skrzyżowaniu. Ze mną jest zastępca burmistrza Jarocina, pan Robert Kaźmierczak. Dzień dobry. No i opowiemy sobie trochę o historii tego festiwalu, który jest wyjątkowy w skali naszego kraju, bo w 1970 roku niewielka grupa zapaleńców skupiona wokół działającego wówczas w Jarocinie środowiskowego klubu młodzieżowego Olimp wpadła na pomysł zorganizowania przeglądu muzycznego zespołów z regionu Wielkopolski pod nazwą Wielkopolskie Rytmy Młodych. Organizatorem przyświecał jeden główny cel – konfrontacja muzyczna i artystyczna rodzimych zespołów i solistów. Dekada lat 80. była dla tłumnie przybywającej do Jarocina młodzieży oazą spokoju i wentylem bezpieczeństwa do spotkań różnego rodzaju subkultur młodzieżowych oraz zaprezentowania swej odmienności, czy to przez strój, czy przez fryzurę. To był ewenement w skali krajowej tak naprawdę. Jak bezpieka wtedy zabezpieczała te koncerty? Przecież Jarocin był wtedy oazą wolności w kraju przez kilka dni. Kiedy się przejrzy dokumenty, które zostały znalezione 12 lat temu, 13 lat temu w oddziale łódzkim IPN-u, a dotyczące inwigilacji uczestników festiwalu muzyków podczas festiwalu w Jarocinie, to można odnieść wrażenie, że bezpieka tak szczególnie nie rozumiała tego, co tutaj się dzieje. Oni w tych swoich raportach opisywali, na jaką wysokość poszczególne subkultury mają podwinięte nogawki, jakie mają kolory sznurówek, jakie mają fryzury, w jaki sposób się przemieszczają, czy przemieszczają się pojedynczo, czy jak to nazywano, stadnie. Czyli opisywali zupełnie nieistotne rzeczy. Tak w ogóle nie zwracali uwagi na treści, które na przykład były przekazywane ze sceny. Tutaj już jest rola cenzorów, urząd kontroli nad tym czuwał. To można zobaczyć w spichlerzu polskiego rocka, przed którym stoimy. Tam są dokumenty, które są opieczętowane pieczątkami właśnie Urzędu Kontroli Widowisk i czegoś tam jeszcze, tak to się nazywało. Mm-hmm. Ale znów, można odnieść wrażenie, że cenzorzy inteligencją Marcin nie grzeszyli, bo na przykład Muńkowi Staszczykowi z piosenki To Wychowanie wycięli fragment Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Zespołowi Siekiera z kolei wycięto, kazano zmienić tytuł jednej z piosenek. Tytuł pierwotny był Piwko dla wojska i uznano, że absolutnie dla wojska nie może być piwka. Wojsko tylko i piwo? No. I to wyrzucano. A jak to się odbywało dalej? Walter Chełstowski, który w tamtych latach organizował festiwal w Jarocinie, zawsze opowiadał, że mieli kogoś umyślnego, kto zaopatrywał tego cenzora w hotelu Jarota, dziś rozbudowanym, nowoczesnym hotelu, wówczas obskurnym, takim PRL-owskim hotelu, gdzie cenzor miał swoje biuro. W całym Jarocinie była prohibicja. No, organizatorzy festiwalu dla cenzora załatwiali co nieco, żeby niekoniecznie sprawdzał, czy jego uwagi na tych kartkach z tekstami, które wcześniej trzeba było dostarczyć, są uwzględniane przez wykonawców, a wykonawcy robili co chcieli w wielu przypadkach. Chociaż były i przypadki takie, o których mówi Tomek Budzyński, że ponosili pewne konsekwencje wykonywania tych utworów. Mm-hmm. W zamierzeniu festiwalu w Jarocinie było promowanie młodych artystów rockowych. W takim razie jakich znanych nam artystów wypromował ten festiwal? Jedni są znani po tych 50 latach prawie od pierwszych wielkopolskich rytmów młodych. Inni może nazwy nie są tak bardzo znane, ale ich działalność artystyczna jest znana. Pierwszymi laureatami był zespół Stres, zespół poznański. Zespół, który miał taki utwór, który znamy, czy może nie ten zespół, ale członkowie tego zespołu skomponowali hymn Lecha Poznań. W górę serca niech zwycięża Lech Kolejosz. To właśnie na melodię żółtej łodzi podwodnej. No później to już Siekiera, Dżem, TSA, to są zespoły, które uczestniczyły w konkursie, które rodziły się tutaj, bo TSA przyjechało do Jarocina jako zespół instrumentalny i organizatorzy festiwalu uznali, że tak dobry technicznie zespół instrumentalny musi mieć wokalistę. No ale w innym zespole konkursowym znaleźli właśnie wokalistę, czyli Marka Piekarczyka, którego instrumentaliści akurat byli w trochę gorszej formie niż zespół TSA. I tak to narodził się w Jarocińskim Ośrodku Kultury zespół TSA. 20
6 lat temu. Tutaj laureatką była osoba, która dzisiaj, artystka, która dzisiaj wystąpi na głównej scenie i która jest jurorką w Jarocińskich Rytmach Młodych, tegorocznych Jarocińskich Rytmach Młodych, czyli Katarzyna Nosowska. Także tą listę laureatów można by mnożyć. Jednym się udawało bardziej, innym mniej. Tak jak pewnie wszędzie. Natomiast jeśli dziś szukamy jakby odpowiedzi na pytanie, czy konkurs młodych zespołów cokolwiek tym zespołom daje, to ja jestem przekonany, że zdecydowanie więcej niż wszelkie telewizyjne talent show, gdzie tak naprawdę z tych młodych wykonawców wypruwa się to, co u nich najbardziej autentyczne, prawdziwe, to, co płynie z ich głowy, z ich serca. Tam jest profilowanie pod konkretnego widza. Festiwal w Jarocinie zawsze był i nadal jest miejscem, gdzie młodzi wykonawcy w żaden sposób nie są kształtowani przez organizatorów. Oni występują z tym, co chcą, wyglądają, jak chcą wyglądać, czyli są po prostu prawdziwi, autentyczni, bo ten konkurs zawsze był taki. Dobrze, to wróćmy jeszcze na moment do historii. Czym w latach 80. zasłużył sobie festiwal w Jarocinie zainteresowanie zagranicznych mediów? Bo tutaj przecież był ZDF, było ABC News i no właśnie, z czego to wynikało? Była telewizja BBC, która zrealizowała film Moja krew, twoja krew, chociażby w roku 86 albo 7. Myślę, że budziło zainteresowanie to, że w kraju za żelazną kurtyną coś takiego jest w ogóle możliwe, gdzie do miasteczka 20-kilkutysięcznego zjeżdża 20 tysięcy ludzi, którzy dość swobodnie się zachowują, swobodnie myślą, mówią o tym, co myślą, wykrzykują i wyśpiewują to ze sceny. Zresztą w filmach Fala na przykład Piotra Łazarkiewicza, którego mural pojutrze będzie odsłaniany na budynku Jarocińskiego kina, no możemy przeczytać te treści na przykład Pawła Kukiza, dzisiaj osobę kojarzoną zupełnie z innym zaangażowaniem, nie tyle artystycznym, co politycznym, który właśnie mówi, czym dla niego wówczas była wolność, po co przyjeżdżał do Jarocina i mówi właśnie te rzeczy najważniejsze, czym był festiwal wówczas w Jarocinie, że mógłby zapisać się do ZSMP, mógłby robić to, co mu się każe, a on woli przyjechać do Jarocina, być sobą i robić to i mówić to, co tak naprawdę chce. Czyli tym tak naprawdę był Jarocin. Pojawia się gdzieś tam teoria o jakimś wentylu bezpieczeństwa, że władza tak naprawdę to kontrolowała. Właśnie, myślę, że władza chciała kontrolować. Panie Robercie, do tego tematu jeszcze możemy za chwilę wrócić, ale teraz może zróbmy sobie krótką przerwę na muzykę. Tak, nadal jesteśmy pod spichlerzem Polskiego Rocka i nadal rozmawiamy z zastępcą burmistrza Jarocina, panem Robertem Kaźmierczakiem. Wracamy teraz znów do lat 80. I czy Jarocin był tym wentylem bezpieczeństwa w tamtych latach i czy władza świadomie pozwalała na to, aby młodzież mogła tutaj wyrazić swoje odczucia i stosunek do panującej wtedy władzy? Ja mogę mówić o teoriach głoszonych albo spisywanych, bo w tamtych czasach to jakieś przedszkole. Marcinek w Jarocinie. Domyślam się, ale po analizie wielu dokumentów, co można stwierdzić? Że być może władza chciała kontrolować festiwal w Jarocinie, ale zupełnie nie rozumiała i festiwalu w Jarocinie, tego, co tutaj się dzieje, nie rozumiała artystów, nie rozumiała publiczności. No, takim instrumentem tej władzy była Służba Bezpieczeństwa, o czym już wspomniałem. Tutaj trudno pokusić się o wskazanie, żeby ta robota była w jakiś inteligentny sposób wykonywana. Oczywiście zdarzały się przypadki, tak jak powiedziałem, inwigilowania przez Służbę Bezpieczeństwa, zbierania jakichś informacji, cenzurowania, ale myślę, że jednak tutaj każdy robił to co chciał, a na pewno to były warunki do tego, żeby to się odbywało znacznie swobodniej niż na co dzień i w każdym innym miejscu w Polsce. Czyli można z tego wysnuć teorię, że władza sobie myślała, że przyjadą do Jarocina, wyszumią się troszeczkę i będzie przez cały rok spokój. No, ale tutaj przyjeżdżało 20 tysięcy ludzi. Ten kraj był 40-milionowy już wtedy. Więc no tak, to nie spełniało wtedy takiej funkcji. Potem były zmiany ustrojowe w naszym państwie. Minął rok 89 i w 1994 roku mieszkańcy byli świadkiem największej zadymy, jeżeli chodzi o walkę punków z policjantami.
to tak naprawdę wtedy w latach 93-94 dziennikarze, którzy, bo te festiwale już pamiętam, dziennikarze przyjeżdżali i wszyscy czekali, czy się coś wydarzy. Każdego pytał. Pamiętam, że byłem wtedy akurat w Jarocińskim Ośrodku Kultury na przesłuchaniach młodych zespołów i usłyszałem informację, że leją się. Wszyscy dziennikarze, którzy byli obecni wówczas w Wioku, pobiegli na ulicę Świętego Ducha w okolicy amfiteatru po to, żeby relacjonować to, co tam się dzieje. I niestety te relacje z roku 94 sprowadziły się wyłącznie do tego, co się działo na ulicy Świętego Ducha w Jarocinie, do tych bujek. No a później już fantazja dziennikarzy. Na przykład przy ulicy Świętego Ducha był remontowany jeden z budynków. Pamiętam, że jedna z gazet napisała, że panki, załogi pankowe zerwały tynk i tym tynkiem rzucały w policję. Dziennikarz kultura, jeden z poznańskich dziennikarzy kulturalnych, wciąż obecny w mediach, wówczas na łamach Wprostu pisał, że sfrustrowana, biedna młodzież siedzi przy fontannie, przy domu, dawnym domu partii, z czerstwym pieczywem, które rozmiękcza sobie wodą z tejże fontanny. Przy domu partii, tym budynku, który do dzisiaj przez starszych mieszkańców Jarocina jest nazywany domem partii. Nawet jeśli była fontanna, to na pewno nie było w niej wody. Także dodaje się mnóstwo historii, które opisują tamte wydarzenia, ale to chyba się brało z nastrojów w ogóle, takich rozczarowaniem trochę tym okresem transformacji, rosnącym bezrobociem. No a takie transparenty czy banery na scenie jak Marlboro, Coca-Cola tylko drażniły. Pamiętam relacje telewizyjne wówczas z festiwalu w Jarocinie, gdzie publiczność domagała się jednych zespołów, a sprzeciwiała się występom innych zespołów. I w tych transmisjach telewizja, ona się nazywała Polonia 1 wówczas bodajże, pokazywała to w ten sposób, że zgrywała publiczność z występów, które się bardzo publiczności podobały, tylko nie wiadomo dlaczego wokaliści, którzy aktualnie byli pokazywani na ekranie telewizji, musieli wykonywać takie uniki, bo tam rzucano różnymi przedmiotami, różnymi owocami, różnymi warzywami. Czyli ta frustracja nie była tylko na ulicach, ale była również pod sceną. Przed sceną. I potem następnego roku, w 95 roku, festiwal zamilkł. Wówczas ówczesne władze miasta podjęły decyzję, że festiwal w Jarocinie może się odbywać, ale poza miastem, nie może się odbywać z udziałem pieniędzy miejskich i tak naprawdę zabito ten festiwal na 10 lat, a przez te 10 lat narodziło się w Polsce kilkadziesiąt innych festiwali. Dopiero w roku 2005 udało się reaktywowanie festiwalu trochę w konwencji to pikniku, happeningu, to nazwaliśmy Jarocin PRL Festiwal. Czym jest teraz festiwal? Czym on się różni od tych innych festiwali, które mamy na mapie naszego kraju? Na pewno różni kraju? Się konkursem, bo Open Air czy Off Festival to są festiwale, które są nastawiane na promowanie albo bardzo znanych gwiazd, tak jak Open Air, albo bardzo nieznanych, ale takich, które Artur Rojek chce, żeby publiczność Polska poznała wykonawców. Natomiast tam nie ma miejsca na konkursowiczów, tam nie ma miejsca na konkurs, który jest prowadzony przez cały rok, bo Jarocińskie Rytmy Młodych są prowadzone przez cały rok. To są najpierw ogólnopolskie jakby nabory do tego konkursu, później preselekcja dokonywana przez jury, później przez internautów, na koniec konkursy, koncerty, między innymi w studiu Polskiego Radia, czyli ci finaliści są wyłaniani już po występach na żywo, czyli tam można zweryfikować, czy to, co wysyłali wcześniej w formie plików, jak to się ma do tego, jak zespół się rzeczywiście zachowuje, jak ci instrumentaliści, czy ci instrumentaliści rzeczywiście tak potrafią grać, jak na tych nagraniach przesyłanych w zgłoszeniach. Festiwal w Jarocinie wciąż jest chyba festiwalem takim niepokornym. Ale odbiorca jednak się zmienił przez lata, prawda? Nie mamy tutaj drużyny punków, która wędruje po ulicy, tylko przyjeżdżają czasami rodziny z dziećmi, znaczy czasami wielokrotnie, prawda? On jest raczej teraz dla wszystkich. Dzisiaj na scenie rynek zostanie wywieszony na dekorację tej sceny, nawiązująca do motywu tegorocznego festiwalu, czyli do Johna Rottena, faceta, który 40
lat temu wywrócił wszystko w Anglii, stał się wrogiem publicznym numer jeden, zrewolucjonizował to, co się działo i dzieje w muzyce, wciąż wpływa na, czy inspiruje innych artystów. I w swojej biografii on powiedział ważne słowa, które ta publiczność punkowa powinna sobie mocno wziąć do zapamiętać, bo ta ortodoksyjna punkowa mówi, że chcą punka, bo festiwal w Jarocinie był zawsze festiwalem punkowym. Nigdy nie był festiwalem punkowym, zawsze był festiwalem bardzo różnym muzycznie, bo jednego dnia na jednej scenie potrafili występować i zespoły punkowe, i metalowe, i Stanisław Sojka, i Władysław Komendarek, czyli muzyka tak naprawdę elektroniczna, i blues. I wracając do Rotena. Roten powiedział, umysł otwarty na wszystkie rodzaje muzyki to podstawowa lekcja punk rocka. I z tą lekcją Państwa zostawiamy. Za godzinę wrócimy tutaj do Jarocina. A Państwa naszym gościem był zastępca burmistrza Jarocina, pan Robert Kaźmierczak. Dziękuję bardzo, zapraszamy na festiwal w Jarocinie. I oddajemy głos do studia.